Witam wszystkich ponownie z poradnika strzałów FIFA 19. Dzisiejszy poradnik będzie dotyczył strzałów El Tornado. Jest to słynne uderzenie Cristiano Ronaldo z FIFA 18. Na szczęście w nowej odsłonie FIFA ten trik będzie mógł wykonać więcej zawodników. Wystarczy mieć do tego 5 gwiazdek sztuczek. Tutaj poniżej przedstawiam 3 przykładowych piłkarzy, którzy potrafią oddać takie uderzenie. Okej, w takim razie przejdźmy do praktyki. Przygotowałem 3 przykłady, jak wykonać ten trik. Pierwszym z nich będzie Neymar. A nim biegniemy w dół i wciskamy klawisz LB i w tą samą stronę kierujemy drążek trików, a następnie w prawo. Po czym wciskamy strzał w zależności od tego, jak daleko jesteśmy. W tym wypadku jesteśmy dość daleko, więc to będzie mocne uderzenie. Teraz pokażę to w czasie rzeczywistym. Trzeba to robić bardzo sprawnie. Kolejnym przykładem będzie Douglas Costa. Tym biegniemy w stronę cornera. Też wciskamy LB i drążkiem trików kierujemy w tą samą stronę, następnie w dół. Po czym wciskamy strzał. W tym wypadku akurat ten strzał wcisnąłem wcześniej, więc wyszła taka ładna przewrotka. Teraz w czasie rzeczywistym. Ostatnim przykładem będzie Cristiano Ronaldo. Tym biegniemy w stronę bramki i analogicznie wciskamy LB z drążkiem triku w stronę biegu, następnie w prawo. Po czym powinien wykonać się trik El Tornado. Po czym wciskamy strzał. W tym wypadku będzie to silne uderzenie, ponieważ bramka jest bardzo daleko. Niestety trochę przesadziłem, bo strzał został oddany w poprzeczkę. Teraz czas rzeczywisty. Mam nadzieję, że mój poradnik Wam pomógł. Jeżeli tak, to proszę zostawcie łapkę i suba. Pozdrawiam serdecznie. Hell yeah!